Hej, tu Czerwiec. Dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty i łatwy sposób nauczyć się pivota. Pivota, czyli obrotu motocykla w miejscu o 180 stopni. Jest to dość ciężka technika, ale postaram się Wam to pokazać. Jak do tego podejść? Po pierwsze, musimy znaleźć sobie miejsce, w którym mamy dużo wolnego miejsca. Jest ładna przyczepność, czyli najlepiej trawka, ponieważ jest miękko, jak nam motocykl poleci, to nie wyrządzi żadnej krzywdy. No i dobrze by było, żeby była góreczka. Góreczka po to, aby łatwiej podnieść motocykl i mieć bliżej nogą do ziemi. No to zaczynamy. Zatem zaczynamy na sucho. Dociskamy rękoma kierownicę, wciskamy zawieszenie oraz naciskamy nogą na podnóżek. A w momencie, kiedy zawieszenie będzie wychodziło, ciągniemy je do siebie. Na sucho jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Jak widać, udało się, nie było to lekkie. Dużo siły mnie to kosztowało, ale jak się tak nauczymy, to potem będzie zdecydowanie łatwiej zrobić pivota. Pamiętamy, żeby używać nogi i rąk. Możemy użyć przedniego hamulca, wtedy przy dociskaniu motocykla nie odjedzie nam na pewno do przodu, a puszczamy go w momencie, kiedy zawieszenie zaczyna wracać. Przechodzimy do konkretów. Stajemy na górce, równolegle do niej, tylko po to, aby ta noga miała blisko do ziemi. Pewniej się czujemy. Łatwiej wtedy do obrotu. Ok. Zaczynamy. Sprzęgło wciskamy do takiego miejsca, żeby zaczęło nam łapać. Noga na hamulcu i zaczynamy pivota. Noga mocno trzyma się podłoża i jedziemy. Sprzęgło łapie. Jak nam to nie wychodzi, możemy spróbować jeszcze w inny sposób, czyli krojenie torcika. Tak jak w przypadku pivota staliśmy równolegle do wzniesienia, teraz stoimy prostopadle. Dlaczego? Ponieważ przód już mamy lekko podniesiony i niewielki ruch trzeba zrobić, aby go przesunąć lewo i w prawo. Mam nadzieję, że udało mi się w prosty sposób pokazać, jak wykonać tą trudną technicznie sztuczkę i uda Wam się to zrobić bez najmniejszego problemu i co najważniejsze, bez większych urazów motocykla. Nara, idę trenować dalej. Może...